Witajcie, kochane dzieciaki! Bardzo lubię te nasze środowe pielgrzymowanie i poznawanie przepięknych miejsc, sanktuariów w naszej ojczyźnie. Dzisiaj oczywiście zabieramy Józefinkę w naszą podróż. Ja Wam też proponuję, żebyście usiedli sobie wygodnie i na przykład wypili pyszną herbatkę, bo w końcu jednak jesień się zbliża. Ale przede wszystkim otwórzcie serduszka na piękną historię z dzisiejszego sanktuarium i otwórzcie szeroko uszy, żebyście umieli odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które będzie zaraz po filmiku. Aureola, aureola, aureola. Sanktuarium Matki Bożej w Okulicach. Mam oparcie w mamie. Dzieci razem z dziadkiem zwiedziły kościół w Świętej Lipce i jego otoczenie. Znalazły nawet lipę, na której być może znajdowała się figurka Matki Bożej. Ale czas już był wyjechać w kolejną podróż. Dobrze, dzieci. Wracamy na południe. Oznajmił dziadek. Na południe? Znowu jedziemy w góry? Super! Zawołali Jadzia i Maciek. Nie całkiem w góry, ale na południe Polski, w okolice Krakowa. Pojedziemy do Okulic, gdzie znajduje się bliźniaczy obraz Matki Bożej z Częstochowy. Jak głosi legenda, Matka Boża pomogła w pewnej ważnej bitwie polskiemu księciu, który walczył z Tatarami. Naprawdę, dziadku? Co dokładnie się stało? Pytała zaciekawiona Jadzia. Opowiem Wam wszystko na miejscu. Teraz jedziemy. Przed nami długa droga. Maćku, Jadziu, już jesteśmy. Tutaj jest obraz Matki Bożej, kopia wizerunku z Jasnej Góry, zanim została przemalowana w 1430 roku po zniszczeniu przez rabusiów. Powiedział dziadek. Jaki on jest stary, dziadku. Ja nigdy nie dożyję tylu lat. Powiedział Maciek. To prawda. Raczej nie będziesz żył 600 lat. Powiedział z uśmiechem dziadek. Jak mówi legenda, w tym miejscu odbyła się ponad 700 lat temu bardzo ważna bitwa księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego z Tatarami. Kiedy było już o krok od przegranej i wszyscy łącznie z samym księciem stracili nadzieję, nagle na polu bitwy pojawiła się Matka Boża i przekazała księciu wspaniały miecz. Książę chwycił go i przepełniony odwagą ruszył do walki. I co było dalej? Zapytał zapatrzony w dziadka Maciek. Po Tatarach nie zostało śladu. Uciekli, gdzie pieprz rośnie. A książę z wdzięczności wybudował na miejscu objawienia kapliczkę, którą później rozbudowano. Obecny kościół, piękny, odnowiony, nie jest taki stary, bo jego budowę zakończono w latach 50. XX wieku. Czyli Matka Boża pomogła księciu Bolesławowi w walce z Tatarami? Stwierdziła zamyślona Jadzia. Dokładnie tak. Zwróćcie uwagę na obraz, z jaką troską i czułością Maria podtrzymuje swojego syna. Podobnie troszczyła się i pomagała księciu krakowskiemu i każdemu z nas pomaga również dziś. Maćku, Jadziu, wy również możecie być jak Matka Boża. Mieć oczy szeroko otwarte, żeby zobaczyć, kto potrzebuje waszej pomocy. Możecie mieć troskliwe ręce i pomagać koleżankom czy kolegom w potrzebie. Powiedział poważnie dziadek. To ja chcę być jak Matka Boża. Kiedy zobaczę, że któryś z moich koleżanek jest smutno, spróbuję ją pocieszyć. Powiedziała radośnie Jadzia. Ja zaproszę Zenka do gry i nauczę go grać. Bardzo chcę i próbuję, ale mu nie wychodzi. Zdecydował Maciek. Zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej w Okulicach. Józefinko, zapamiętałaś wszystkie szczegóły? Zapamiętała, to teraz pytanie do Was. Jaką rzecz Matka Boża dała Bolesławowi Wstydliwemu, żeby mógł wygrać, co się stało, wygrał tę walkę z przeciwnikiem? Co to była za rzecz? Napiszcie w komentarzu, a my dzisiaj pomodlimy się z wielką radością, wzywając Jezusa jako naszego Króla w pieśni
Oto jest król. I zwróćcie uwagę w tym teledysku, jak pewien młodzieniec stoi zapatrzony w oczekiwaniu, w zadziwieniu na króla. Modlimy się razem.